Państwu, Mikołaj Gwoździowski, program Pytamy Wprost. A w nim sporo dziś o Nowej Dębie, jako że w studiu telewizji lokalnej gości przewodnicząca tamtejszej Rady Miejskiej, pani Beata Kosior. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To pierwsza pani kadencja w samorządzie, pierwsze wybory, pierwszy start i od razu najważniejsze stanowisko w Radzie. Czy to zaszczyt, czy raczej ciężar odpowiedzialności? Jest duża odpowiedzialność, na pewno. Nawet z racji zaufania, które mnie obdarzyli mieszkańcy i radni, wybierając mnie na to stanowisko. Myślę, że z jednej strony odpowiedzialność, wyzwanie, ale z drugiej strony też duże pole manewru i też takiego działania, realnych zmian, decyzji. Myślę, że wszystko dzieje się w odpowiednim czasie i miejscu. A jaki jest pani plan na przewodniczenie tej Radzie? Liczę na współpracę z wszystkimi radnymi, z wszystkimi jednostkami, z burmistrzami i liczę na taką konstruktywną, dobrą współpracę, opartą na dialogu, rozmowie, bez wykluczeń i bez pomijania jakiegokolwiek okręgu czy osoby. W obecnej Radzie mamy taką rządzącą koalicję ugrupowań burmistrza Wiesława Ordona i jego nowego zastępcy, pana Marka Kopcia. To bardzo ciekawa sytuacja, no bo w pierwszej turze wyborów panowie rywalizowali między sobą o fotel burmistrza. No, część ich wizji była spójna, część na pewno niekoniecznie, no ale w takiej sytuacji trzeba szukać kompromisów i dogadywać się. Pani powiedziała, że startowała, bo chciała zmian, więc jestem ciekaw, jak w tej sytuacji się pani odnajduje, no bo pani startowała z ugrupowania pana Marka Kopcia, więc no, chciała pani zmian, tak? Czyli których jakichś inicjatyw obecnego pana burmistrza Wiesława Ordona no, nie będzie pani poddawać pod obrady w trakcie sesji Rady Miejskiej? Myślę, że na tym etapie ciężko jest tak konkretnie wyznaczyć, w których obszarach będziemy współpracować, a w których już wykluczamy tą współpracę. Myślę, że to wyjdzie chociażby przy pracy nad pierwszym budżetem, gdzie tak naprawdę okaże się, na ile ta koalicja jest silna, na ile możemy współpracować. Ja jestem pełna optymizmu i patrząc przez pryzmat tych kilku miesięcy, które są za nami, myślę, że nie ma na dzień dzisiejszy takich obszarów, w których nie możemy dojść do porozumienia, z których będą jakieś takie problemowe. No, jest już ta koalicja rządząca, jest też opozycja. Jak na razie te głosy są, te podejmowane decyzje są jednogłośne. Skąd to wynika? Zaczęliśmy tak naprawdę tą kadencję, wyszliśmy w budżet, który istniał, ustalony przez poprzednią Radę. Tutaj de facto nie można zbyt wielu jakichś ruchów robić, kiedy mamy podpisane umowy, kiedy już część inwestycji jest w toku, więc tak naprawdę tutaj nie spodziewam się jakichś drastycznych zmian. W tym momencie kończyć taki okres urlopowy i myślę, że po zakończeniu tego okresu zacznie się tak naprawdę nasza taka najważniejsza praca już nad nowym budżetem i nad naszymi propozycjami. Wiadomo, co możemy zmieniać, to próbujemy zmieniać, rozmawiamy. Też jest duża praca na komisjach, więc na sesjach nie widać już tak naprawdę tych emocji wszystkich, ponieważ regularnie odbywają się komisje. Jesteśmy po dwóch komisjach oświatowych w terenie, dwóch komisjach inwestycyjnych, z czego jestem bardzo dumna też w terenie. Więc ta praca tak naprawdę odbywa się na tych komisjach. Na sesjach już jest mniej tych emocji, tego wszystkiego, więc może tak tego nie widać po prostu. Mhm. A w trakcie tego planowania budżetu po sezonie urlopowym, jakie wasze ugrupowanie będzie chciało wprowadzić zmiany na przyszłość dla Nowej Dęby? Na pewno z jednym z takich ważniejszych rzeczy jest budowa przychodni z prawdziwego zdarzenia. Myślę, że tutaj każde ugrupowanie miało to gdzieś w swoim projekcie, tutaj nie przewiduje jakichś większych problemów. Mhm. Na pewno stawiamy też na taki rozwój społeczny Nowej Dęby, gminy Nowej Dęby, więc no, myślę, że tutaj te obszary też będą ważne na rozwój szkół, przedszkoli. Dalej cały czas będą te inwestycje typu drogowe, infrastruktura, więc to cały czas się będzie przewijać, będziemy próbować pozyskać środki finansowe na to, więc myślę, że to tak w takim kierunku dalej będziemy iść. Początek kadencji to już kilka trudnych decyzji, no bo ceny śmieci poszły w górę z 32 zł na 35,50 dla mieszkańców budynków jednorodzinnych, ale tych, którzy prowadzą selektywną zbiórkę, i z 24 zł na 26,50 dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. To niewiele, no ale jednak podwyżka, jak na początek kadencji, to trochę taki falstart. Powiem tak, że gdzieś poprzednia rada przed wyborami
nie chciała podnosić, nie podejmowali trudnych decyzji. My się musimy z tym zmierzyć. Na ile jesteśmy w stanie z budżetu gminy dopłacać do śmieci, a na ile gdzieś musimy te podwyżki zrobić. Patrzymy, że dookoła te podwyżki się odbywają, około 30-40% w zależności od gminy, od rejonu. U nas jest relatywnie niedużo. Wiadomo, że zawsze każda złotówka będzie budziła kontrowersje. Aczkolwiek uważam, że to były dobre decyzje. Tak naprawdę gdzieś ten kompromis znaleźliśmy między dopłatą z budżetu gminy, która i tak będzie, a tą podwyżką. Dobra decyzja mieszkańcom się chyba nie podoba. Myślę, że każda podwyżka się nie będzie podobać, aczkolwiek budżet gminy i gmina nie może w nieskończoność dopłacać i w nieskończoność nie możemy podnosić tej kwoty. To będzie zawsze kosztem jakichś inwestycji, jakichś działań, które możemy podejmować. Jeżeli z jednej strony gmina przejmie częściowo na siebie odpowiedzialność, a z drugiej strony mieszkańcy, myślę, że to nie jest kwota, która tak naprawdę jest jakaś tam drastyczna. No ale co zrobić, żeby takich podwyżek w przyszłości uniknąć? No bo temat śmieci zawsze będzie trudnym tematem. Tak samo i kanalizacja, i woda. Tutaj też będą, cały czas się toczą rozmowy z MPGiK-iem, tak, i z próbą wypracowania jakichś zmian może. Ale to jest taki etap, o którym jeszcze... Ale dobrze, że pani to wywołała, no bo właśnie to nie jedyna chyba podwyżka na horyzoncie. No bo szykuje się wzrost cen za wodę o 45%, tak? Tak, w projekcie, który prezes MPGiK złożył na komisję budżetową, na sesji było rozpatrywane, jest założenie 45%, aczkolwiek radni i tutaj też myślę o panu burmistrzu, nie zgadzamy się z takimi podwyżkami, próbujemy doprowadzić do rozmów i do wypracowania porozumienia, czyli obniżenia stawek, z drugiej strony na ile gmina będzie w stanie też dopłacać, no bo na ten moment i tak dopłacamy do wody, do ścieków, więc to i tak utrzymamy. Jest deklaracja Urzędu Miasta i Gminy, że spółce będą zlecane zlecenia, więc to też chcemy poprawić tą sytuację taką ekonomiczną spółki. Myślę, że długofalowo jesteśmy w stanie wypracować jakieś porozumienie. Czekamy też na ruch pana prezesa. Bo właśnie na ostatniej sesji przeczytała pani list otwarty do prezesa PGKiN, sygnowany pani nazwiskiem, jak i burmistrza Wiesława Ordona. Czy prezes się już ustosunkował do tego pisma? Z tego co wiem, wpłynęło pismo już. Nie miałam okazji zapoznać się z nim. Myślę, że to w dniu jutrzejszym uczynię. A czy gminę stać na dopłaty do wody? Jeśli potrzebują one tak wysoko, do ponad 45%? W pełnej wysokości na pewno nie. Stąd będą próby negocjacji i rozmów, aby wyważyć tą kwotę ewentualnej dopłaty z kwotą ewentualnej podwyżki. Są też dobre informacje dla mieszkańców, bo na ostatniej sesji opłata za żłobek poszła w dół z 374 zł na 91, czyli obniżki są możliwe. Są możliwe. Myślę, że to takie pokłosie zmiany przepisów, tak? Mhm. I tego, że rodzic, który oddaje dziecko do żłobka, będzie mógł starać się o to świadczenie, 1500 zł. Są to tutaj odpowiednie ruchy też po naszej stronie, żeby, skoro jest taka możliwość, żeby rodzice mogli skorzystać z mniejszych opłat. Może to będzie bardziej dostępne wtedy dla rodziców, zwłaszcza dla kobiet, które myślę, że po urodzeniu dziecka gdzieś tam chciałyby wrócić, czy rozpocząć swoją aktywność zawodową. Więc mi się wydaje, że bardzo dobry ruch. A jakie równie ważne uchwały dotyczące mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba będą podejmowane na najbliższych sesjach jeszcze w tym roku? Czego możemy się spodziewać? Na najbliższej sesji? Myślę, że... No jeszcze w przyszłości. Jeszcze w przyszłości. Najbliższej, ale tak na pewno w tym roku. Są plany, nie są jeszcze do końca sprecyzowane, więc tu też bym nie chciała wchodzić w szczegóły. Aczkolwiek po tych komisjach oświatowych, które się odbyły w terenie, planujemy komisję oświatową taką już stricte finansową też i tutaj myślimy o doposażeniu szkół, placu zabaw, przedszkoli, żeby jednak ten komfort i poziom zwiększać, więc tutaj też myślimy w takim kierunku pójść. A co potem? Jakie priorytety stawia sobie pani, jeśli chodzi o Nową Dębę? Jakie sprawy i inwestycje powinny zostać zrealizowane tak, aby na ostatniej sesji za 5 lat mogła mieć pani poczucie dobrze spełnionego obowiązku? Myślę, że na pewno to jest ta przychodnia, na której nam bardzo zależy. Chodzi tutaj o standard też leczenia i o zwiększenie tej dostępności. Na pewno liczymy na obwodnicę i tutaj też połączenie Nowej Dęby z tą obwodnicą też będzie inwestycją dość dużą.
Liczymy też na te mieszkania z SIM-u, które będą, miejmy nadzieję, budowane i de facto na takie zwiększenie atrakcyjności gminy Nowa Dęba dla mieszkańców. Jako miejsce, gdzie można mieszkać, zakładać rodziny, żyć, ale też pracować i rozwijać się. A kwestia szpitala. No, wiem, że to jest... To jest powiat. Tak, to jest powiat, tak, ale miasto no, tam wielokrotnie dawało pieniądze, dofinansowywało, chociaż nie wszystkim się to podobało. Niektórzy uważali, że za dużo, niektórzy uważali, że za mało. Jak pani to widzi? Zależy, z której strony na to będziemy patrzeć. Zawsze może być za mało i zawsze może być za dużo, prawda? Jeżeli patrzymy na szpital jako... Wiadomo, że to jest inwestycja, odpowiedzialność powiatu, ale tam leczą się nasi mieszkańcy i chcemy mieć jakiś udział. Na ile będziemy mogli, zobaczymy, jak się będzie kształtował budżet. Na pewno jestem za wsparciem, a jeżeli chodzi o kwoty, no to wiadomo, to już będziemy rozmawiać. Pierwsze rozmowy już przerwę z powiatem na ten temat były, więc myślę, że to wszystko idzie w dobrą stronę. A ten budżet, który no, przejęła pani niejako, jak pani ocenia? Myślę, że to był taki budżet troszkę może mało miarodajny, ponieważ my mówiliśmy o budżecie przed wyborami, czyli chcielibyśmy jak najwięcej zrobić, jak najwięcej tym mieszkańcom dać, żeby też pokazać, jak prężnie działamy. Sporo inwestycji może niedoszacowanych, sporo inwestycji, do których trzeba dołożyć, aczkolwiek tam, gdzie one są i są potrzebne i są umowy podpisane, nie wycofujemy się, tylko chcemy je zrealizować. Nieważne, czy poprzednia rada, czy obecna rada, to ma być z korzyścią dla mieszkańców, więc będziemy kontynuować. Pani Przewodnicząca, ode mnie to wszystko, ale na razie. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę i wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia z tymi, którzy wolą nas oglądać przed ekranami i do usłyszenia z tymi, którzy słuchają nas na Spotify. Wszystkiego dobrego.